Hej, witam was serdecznie moi drodzy, jestem Itan, a to będzie tym razem Ultra Rapid Fire, czyli po prostu w skrócie KURF. Także zaczynamy sobie, a tu sobie nawet przygotowałem wszystko na URF. Po prostu idziemy w totalną moc umiejętności i będziemy po prostu cały czas naparzać z Q. Dobra. Witaj w Samonar z I idę do wielką Gina. kongracją na wysokich obcasach. Tak po prostu nie ustaliliśmy, kto gdzie stoi, więc zadecydował przypadek. 30 sekund do podania Będziemy na pierwszej Aszkę. pomocy. Okej, nie ma sprawy. No, chodź tutaj. No, z Kobana uciekło. No dobra, prawie ją mieliśmy. Także mówię, no teraz po prostu naparzenie z tego kung w Evelyn na Urfie jest genialne. Pojawiły się Oj. Niedobrze. Troszkę niepotrzebnie się tutaj wychyliłem. Zanadto. Daj jej podejść. pierwsza krew. Wycofaj, wycofaj. No już mogłeś to dokończyć. No, dokładnie. Okej, więc robimy wieżę. Po prostu w kół możemy cały czas naparzać. Dzięki temu zdobędziemy dodatkową kasę. No jak widać, mana w ogóle nam nie spada. To ona ma teraz w pełni życia, a ja nie, więc nie chcę się tak za bardzo też pchać do niej, więc może sobie. No też nie miałbym co kupić, więc czy jest sens? Chyba nie za bardzo. Dobra. Jedziemy po nią. Skubana. Dobra, niech on tam ją troszkę powykańczy, ja sobie pozdobywam kasy. Nie chcę się tu pchać pod wieżę, bo mi zaraz. Dobra, nie ma co. Trzeba wrócić jednak troszkę się uleczyć. I wracamy na linię. Właśnie poprzednią grę sobie grałem, to miałem staty 20 chyba 8. No i ładnie. Nie, no to jest po prostu easy, bo nie trzeba celować, nie trzeba nic robić, tylko właściwie cały czas naparzać w kół i jedyne to mniej więcej tylko się przemieszczać, bo cały czas będą nasze ataki z Q, czyli te kolce lecieć w stronę złego czempiona. Idę może tutaj coś porobię. Może mi się tam uda zrobić małe zamieszanie. No dokładnie. I mniej więcej na tym to polega. Inwestujemy cały czas w Q, aż dojdziemy do poziomu, gdzie będziemy mieć bardzo dużo obrażeń.
Okej. Okay. Spróbujmy tutaj coś sobie teraz. Oj. A, troszkę niepotrzebnie za daleko. Ale będzie asysta. Już mamy plus 56. Jest to dobrze. Dobra, idę na swoją linię. Popchniemy trochę bota i wtedy będzie można zająć się innymi rzeczami. Ok, mamy już szósty level. Ok, idzie Aszka. Przeciwnik pokonany. Seryjny zabójca. Zróbmy może sobie tutaj Reda. Wtedy będzie nam troszkę pomagał. Koniec serii. Nawet można na to zużyć. O, to był tak, to tylko 25 sekund, więc szybko się zrobi. Szybko się zregeneruje. No i ładnie. Udało ci się zabić. Pozamiatane. Nie mniej więcej tak to ma w tym przypadku wyglądać. Okej, okay, jedziemy po kolei to co mamy. Już będziemy mieć ponad 170 obrażeń z tego. Okej, okay, a co by gdyby tak zrobić? Okej. Okay. No i dwa trupy ładnie weszły. Dobra, niech oni troszkę tutaj wyjdą dalej, to wtedy będzie można spokojnie. No, dokładnie. I ładnie, pozamiatany. I na tym ta gra ma polegać. Co ty, Garen, chcesz tutaj zrobić właściwie? Mimo że Evelyn nie posiada zbyt dużej ilości życia, ale po prostu przez swoje ataki z Q i właściwie nawet z E po prostu nie mają szans. Ok, mogę spokojnie się cofnąć, to będzie raczej easy gra. No, patrz. O kurde, skubany. No tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy, ale ok. Należy mu się. No i wyczyszczone, oni są tutaj w krzakach. No dokładnie. Co ty, Garen, chcesz tutaj właściwie zrobić? Nawet twoje ulti tutaj niewiele pomoże. Okej, okay, zróbmy tą wieżę szybko. I pobiegnę sobie
No, dokładnie. No ładnie. Prawie mu się udało, ale to ja byłem szybszy. Tylko Garen mi tutaj... No jakby sprawdził krzaki, też niestety byłoby po mnie. Za 400 mogę coś? Troszeczkę życia na pewno się przyda. Okej. Zróbmy szybko tą wieżę. Dokładnie, ja sobie wezmę jeszcze to na spowolnienie. Dokładnie. Mógłbym jeszcze się pokusić, bo nie, Reda nie ma, ale idę na Mida trochę poczyścić. No i co? Sojusznik pokonany. Dobra, ty się wycofasz, ale Garen będzie mój. Wróg się jest pustoszenie. No, jakbym tam tego szybciej zauważył, to miałbym dwójkę. No niestety się nie udało. Właściwie to blue nam niepotrzebne, ale żabę sobie zrobimy. No dokładnie. I całkiem ładnie to wyszło, chociaż się nie spodziewałem, że to tak wyjdzie. Dobra, wypadałoby się cofnąć, bo mało życia jest i to jest główny problem. Jak tam nasze kół? No już ponad 300 daje. Jakże ładnie. Koniec serii. No dobra, jedziemy z Garenem. Co ty, Garen, chcesz zrobić? Skubany. Nie, 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 dobra. Z tym się nie bawimy. No, jeszcze mu tylko raz. Dokładnie. No i taka gra jest całkiem easy. Rengar ma 15. Trzeba go dogonić. Gdzie uciekasz? Nie ma takiego uciekania. Ale zróbmy sobie Reda. Jak już tu jestem, a nikogo w pobliżu nie ma. No, miniony, dawać. Koniec serii.
Aha. Ale Aszka zostaje w tym momencie sama. Co ty właściwie chcesz zdziałać? Ej, kurczę, niewiele. Gdybym miał ulti, mógłbym go troszkę spowolnić, to na pewno już by padł. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Gdzie mi tu? Tu właściwie nic nie trzeba robić, trzeba po prostu biegać i naparzać. Na przykład idziemy teraz na Aszkę. Gdzie jesteś? O, jeszcze mi zabrał. W sumie mogę sobie nawet wrócić, coś kupić. Później użyć teleporta, żeby tutaj z powrotem. No, drużyna przeciwna zabiła. Co im to da? No już po zabawie. No jeszcze udało się nawet dobić. Także dziękuję za oglądanie. To była całkiem prosta i przyjemna gra. Tak więc dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.